Ale światowa jest bardzo dużo różnych. Muszę się wyrobić z gminy, tutaj z urzędu już spotkał pana Bergera i pana tego właśnie Berger podparł się tym panem, który tam też nie jestem wykonawcą, no po czymś tam dalej. Mógł być spokojny, mu się nie martwić. A co do zalewu, to tutaj Klamysz mówił, że przykładowo, że tam się zastraszające jest to, dzieje się i tak dalej, co to będzie na wiosnę, itd. Ale ja będę się nadal upierał, że po prostu tamtego roku, jak skończył się sezon, zarobiliśmy trochę pieniędzy, ściągliśmy ta koparka, poruszyliśmy to wszystko, bo nie było nigdy takiego tematu tu drastycznego, jak jest teraz, bo przykładowo w wolnej ulicy ludzie byli z dziećmi, rowerek wynajęli, i musieli tego ściągać go normalnie, bo namoklało się tyle, że po prostu nie umiał zrobić ruchu. I ja uważam i się upierał nadal, że to był widocznie błąd, że tę koparkę, a jeżeli to było takie dobre, ta koparka zrobiła, mamy teraz po sezonie, pieniądze mamy, które tam zostały wypracowane, tak jak tamtego roku, no jakieś tam pieniądze musiały być, panie przewodniczący, pan Kibikowy, dziwnie, ale znaczy nie było ze samorządnych rozumiem. Były dopłaty, dobrze. No ale to wynajmniej... budżetu jest do 30 czerwca 50 tysięcy złotych, to dopiero się zaczyna sezon. To, ale to nie, i chodzi o to, że jeżeli tamtego roku koparka zrobiła taką dobrą robotę, to wynajmniej ją teraz, jest spokój, jest tak dalej, niech zaś zrobi ta sama robota. Bo ja, wyda się twardo upierał przy tym, że to, co się zrobiło w tym roku, w tym sezonie, brak wody to jest jedno, że po prostu lustro upadło systematycznie, ale wyda się upierał twardo, że te koparka spowodowała poruszenie tego całego ukorzenienia i tak dalej i efekt byłby taki, jak mamy. Mogę do tego, bo jeszcze masz to pytanie? Ale do tego jeszcze odniosę, bo nie wiem, czy byłeś, jak ta koparka tam pracowała. Był nie ta koparka ruszała tylko i wyłącznie na tej stronie brzegu przylądowego tego. I pracowała naprawdę na odległość taką, że ona to wyrzucała. Wobec tego ten zakres jej prac w stosunku do tego zbiornika no, mały, można powiedzieć. To, że ona tam po prostu coś wyciągnęła, to nie spowodowało na pewno, że to się gdzieś rozsada zrobiła taka, że teraz w tej chwili to tak wygląda. Nie, no to po prostu jest tak inwazyjny gatunek tej roślinności, że przy sprzyjających warunkach, jakie teraz były, po prostu niskie stężenie, dużo ciepłota, przejrzystość i odpowiedni skład tej wody przy pH i duży, to po prostu stworzyło warunki do intensywnego rozwoju. I my akurat możemy powiedzieć, że jak to postępowało, że to radykalnie następuje po prostu no, w postępie naprawdę dużym. W początku były pewne tam jakieś tylko zarośla takie za kolor. To się tak rozprzestrzenia i to nie spowodowała jakaś tam koparka, tylko to samoistnie po prostu jest taki inwazyjny gatunek. I jest możliwość walczyć z tym mechanicznie, bo efekt, pan Tadeusz tam częściej jest, to może powiedzieć, że tam ten efekt jednak w tym wrześniu już był. No, wiadomo, że to było trzeba kościć na wiosnę, dwa razy trzeba kościć. Jest to spory koszt, ale jest możliwość, że wtedy można tam turystykę jakąś uprawiać, te rowerki, żeby się nie plątało. No ale to wymaga jakichś kosztów, nie? Którzy tak oparte na pewno do tego tematu. Ja to matematyka. Ja się obawiam, że przy tym, co się dzieje i tak dalej, to nie jest wina tego, że nie ma opadów, nie ma śniegu, zimy jakie są, suche, bez śniegu, bez tego. To po prostu jest tym, że jak w 2024 roku nie będziemy już podpisywali umowy z lasami państwowymi, bo tam nie będzie jezioro. Nie będzie zbiornik. A dzisiaj czarnowisko uprawia, panie radny widzę na każdym kroku. Pan radny Francik do tego tematu. Do tego tematu. Jestem tego zdania, że faktycznie ta koparka nie był to za dobry pomysł. Powiem szczerze tak, dobry pomysł po szkodzie. Nikt po prostu, ja powiedzmy dwoma rękami za tym głosowałem, żeby w ogóle cokolwiek zrobić, próbowała ta koparka mechanicznie zrobić efekt. Efekt był odwrotny, albo przynajmniej nie osiągnęło to celu w ogóle.
I powiem tak, ale drugie takie moje spostrzeżenie, ponieważ musimy się zastanowić, tak, no, patrzymy na to, mamy różne tutaj prelekcje, jak to kompleksowo zrobić, jakim metodą podwalczyć. Na pewno wiemy już, jesteśmy mądrzejsi o tyle, że jak naprawdę intensywnie, ja nie mówię tak o poparciu, ja mówię o koszeniu teraz, jak naprawdę się to intensywnie robi, czyli robi się tak, że poświęci się naprawdę dużo godzin temu, nie trzeba tam powiedzmy 365 dni w roku tam kosić tego, ale faktycznie takie dwie akcje trzeba by było zrobić, tak? Tutaj radny Klaudiusz mówił, żeby to faktycznie zrobić przed sezonem, żeby na przykład zanim sezon się zacznie, żeby w, nie wiem, najpóźniej w maju, w kwietniu zrobić te pierwsze koszenie i w czasie sezonu drugie koszenie. Jest, jest efekt taki naprawdę, że jak nie wiem ile tych, bo tam tego koszenia było, na pewno tych godzin tam było potrzebne, żeby to skosić, ale efekt jest taki, że naprawdę na głębokość tam 1,50 m było te koszenie zrobione. Efekt jest taki, że mogły być zawody te międzywojewódzkie młodzików mogły się odbyć. Gdyby, ja uważam tak, że gdyby te koszenie było przeprowadzone, tak jak mówili, w maju, nie byłoby w ogóle tematu wywłócznika, jeżeli chodzi o sezon, nie byłoby skarg, nie byłoby zażaleń. Po prostu trzeba się tym zająć, bo to nie kosztuje masy pieniędzy, to mi się wydaje koszt tego koszenia, wykaszania tego na pewno będzie dużo mniejszy jak koszt zapłacenia tej koparki, która tam w zasadzie, no jak mówię, no jak gdyby był motor, to też by był przeciwny temu, ale byłem za tym, ale przekonaliśmy się, nie zdaje to egzaminu. Moim zdaniem po prostu trzeba przeznaczyć środek na to, po pierwsze na tą kosiarkę, no to trzeba ją zakupić, no bo ta kosiarka, która tam jest, to tam w zasadzie jest taka starszej generacji, że naprawdę trzeba się napracować z nią, czyli jakąś kosiarkę trzeba zakupić. Pewno, że trzeba znaleźć środki w budżecie, bo to nie jest tani sprzęt, ale widać po prostu, że jak się robi się to kompleksowo i robi się to dokładnie, jest efekt. Po prostu zniknie temat moczarki. Pewno, że tam na głębokości gdzieś tam 3 metry ona tam gdzieś będzie, ale będzie wykoszona. Będzie wtedy zalew przygotowany do sezonu. Dobrze, co w internecie wyczytałem, to znaczy, że to jest prawdą, koszenie powinno się odbyć teraz. W sezonie się nie kosi, bo wtedy to rośnie tak jak trawa na naszych ogródkach. Teraz by to wykosić i wtedy mamy czas do wiosny. Wtedy można się umiera. Tak, i wtedy to można zareagować jeszcze wczesną wiosną, nie? I do 1,5 metra to jest zalecane koszenie, bo do tyle zachodzi fotosynteza, gdzie ta roślina wtedy intensywnie rośnie, nie? Tyle tylko chciałem dodać. Jeszcze będzie jedno zdanie, co się tyczy tych studni. To tak, już powiedziałem, na tym spotkaniu na zalewie właśnie, to też mam taką informację zewnątrz, że ze względu na niski stan wody w całym kraju, GPW może piszą, że tak, że to nie jest prawdą, ale intensywnie pobiera tą wodę, bo te wody, litr wody się obniżyło. GPW swoją ilość wody musi sprzedać. Jeżeli mamy jeszcze teraz te studnie na terenie Huty miasteczko, to automatycznie to sprawa fizyki to wynika, to są naczynia połączone i to niestety, gdyby to było faktem, co teraz powiedziałem, to czarno mogę widzieć ten nasz zalew, bo oni mają tyle potrzeby w tej wodzie, a nie oddają, mimo że tam jakoś do produkcji to jest potrzebne, prawda, GPW sprzeda i wytransportuje tą wodę na inne części Śląska, także do nas to już nie wróci. Nie wiem, czy by nie należało też w tym względzie gdzieś tam popracować i zaciągnąć języka, żebyśmy mieli jaśniejszy obraz, na czym stoimy, bo my możemy kupować te kosiarki i tak dalej, no nie wiadomo, czy to będzie potrzebne. Chociaż też jestem za tym radny, ale Franci, trzeba to kupić, żeby to funkcjonowało. Do tego jeszcze ciągnę, może do tej kuty po prostu jakąś o informację, jak po prostu, na ile tych studni mają, jakie oni zapotrzebowanie. Żebyśmy po prostu wiedzieli, czy to jest, ale to są te takie informacje, które dziś wcześniej rynku. To będzie ogólne dostępne, myślę. A tak, myślę, że jest możliwość jakiejś szerszej informacji. A propos tej kosiarki, ona nawet głębiej, gdzieś nawet 60 można jechać, to wiadomo, że ukształtowanie tego dna jest różne i trzeba po prostu uważać, żeby nie urwać. To też jest jedna rzecz, bo z takim hydrologiem rozmawiałem, że to jest taka niecka, gdzie jest piach. Czyli jest to bardzo przepuszczalny teren. Jeżeli ta intensywność tych źródeł jest znacznie mniejsza, to ma tendencję do tego, że tymi bokami ta woda po prostu ucieka. Nie ma takiego przepływu, jak jest nie odparowanie, bo nawet to odparowanie, że jest ciepło, to nie jest takie intensywne tej wody, jak ucieczka na boki.
na Polski, gdzie po prostu wsiąka, bo te lasy są wysuszone na przykład i po prostu pobierają tą wodę, a tego po prostu przypływu aż tyle nie ma. Nie? Ja mam jeszcze... Proszę bardzo. Bo tutaj już mówię, zima na parku, jak to się godo. A czy został już ogłoszony jakiś przetarg albo coś, bo nigdzie nie czytałem w sprawie przetargu na wykonanie odśnieżenia i tak dalej tego i wszystko. Czy przetarg został ogłoszony? Był przetarg ogłoszony. Nie chciałabym Państwa wprowadzić w błąd, zapytania były i Pan, nie wiem czy do wczoraj, czy do dzisiaj nie był termin, bo ciągle jeszcze tak. O słowa. No, akcja zima. Akcja zima, no odśnieżanie i tak dalej. I też na teraz. Wydaje mi się, że tu najwłaściwszymi ludźmi, którzy by mogli w jakiś sposób ocenić, co jest możliwe do zrealizowania, a co jest mniej możliwe, są osoby, które mają w tym jakiekolwiek doświadczenie, kompetencje i wykształcenie. Bo szczerze spojrzawszy na to, czego byśmy nie ruszyli, zaczynamy od pieniędzy. Odmowy o pieniądzach, tak? Na ostatnim spotkaniu w poniedziałek też była koncepcja rozwoju, pisaliśmy tam różne rzeczy i tak w sumie zaczynamy od końca, bo zaczynamy od tego, czego byśmy oczekiwali, ale nikt nie zapewni nam, nikt nam nie zagwarantuje, że my to zrealizujemy, ponieważ na dzień dobry będzie problem, że nie ma na to finansów. I weźmy sobie to na pewno rozważmy, bo możemy mieć bardzo szczytne cele i szczytne ideały, ale naprawdę na chłopski rozum, tak powiem, ta sprawa jest bardzo trudna i nie chodzi chyba o to, żeby się nazywać przekrzykiwać, a o to, żeby zrobić coś dobrego. Dlatego z całym przekonaniem muszę powiedzieć, że moje kompetencje i moja wiedza w żadnym stopniu nie jest w jakiś sposób światła i doskonała, żeby móc podejmować jakieś decyzje jednoznaczne, że to należy robić tak albo tak. A co za tym idzie, tak mówię, że wszystkie sprawy, które by miały się tam potoczyć, jest to kwestia. Najpierw by trzeba się zastanowić, skąd wziąć na to pieniądze, bo bez tego naprawdę możemy się tu przekrzykiwać jeszcze długi czas i chciałbym ten temat zakończyć, żeby go dalej nie podejmować. A tak do takiego przyziemnego naszego życia, jako że Rada Gminy ma realizować podstawowe potrzeby naszych mieszkańców, to ja bym chciał zapytać, czy jest możliwość, że gmina może wystosować do mieszkańców, myślę, że wszystkich, taki apel albo w jakiś sposób prośbę, czy uświadomić mieszkańców naszej gminy informacje na temat spalania w piecach różnych rzeczy, bo tak jak tu widzimy, za oknem nawet widać, a powiem szczerze, że spotykam się z tym problemem na co dzień, wychodząc z domu, smród nie do wytrzymania. I wiem, bo wiem, kto to robi, ale no, nie pozwala mi na to sumienie, żeby zadzwonić po policję, żeby przyjechali do tego pana i powiedzieli mu, proszę pokazać, co pan pali w piecu, bo nawet wiem, co pali, ale to nie o to chodzi. Natomiast taka informacja, jeżeli by była możliwość, żeby gmina coś takiego może gdzieś na wzór innych gmin czy miast, bo pewnie były takie akcje robione, żeby tych mieszkańców naszych uświadomić, co oni robią złego i jakie są skutki tego, co na dzień dzisiejszy oni palają w piecach, bo naprawdę jest to problem, nie wiem, może teraz jeszcze się nie pali, ale jak jest tak mocno, ale jak przyjdzie zima, jest niskie ciśnienie, wszystko ciśnie na dół, nie można wyjść na dół.
trzeba, wiem, że tego nie zmienimy jedną akcją, ale trzeba ludzi uświadamiać i wydaje mi się, że w naszej gminie jest to bardzo istotny problem. Chciałbym zwrócić na to uwagę, żeby w miarę, nie wiem, zająć się tą sprawą i coś w tym zrobić. Dziękuję. Ja odnosno do tego, co powiedział pan radny, mi bardzo dziękuję, to rzeczywiście problem i dwie rzeczy. Myślę, że trzeba korzystać z tych przykładów też innych gmin. Ja przepraszam, że znowu wracam do pytania, jak państwo nie słyszeliście, pierwsza gmina. Badamy rzeczywiście regio, a druga rzecz, którą trzeba powiedzieć, że to będzie ważniejsze, są firmy bodajże szwedzkie i to też my to będziemy ćwiczyć w Bytomiu, że są takie specjalnego rodzaju, nie wiem, czy są substancje, czy to wygląda jak takie kostki, które się wrzuca i one neutralizują tego typu rzeczy. Gdy można taką akcję, nawet inne WUKO słyszałam, czy inne nawet dofinansowują tego typu rzeczy, że wrzuca się to do paleniska, czy tam to jest i to powoduje, że to neutralizuje tego typu Wiesz, ale nawet słyszałam tylko, przepraszam, bo ja nie jestem z tego wydziału ekologii, ale też dzisiaj właśnie na spotkaniu słyszałam o tym, że tego typu pokazy, czy też spotkania z mieszkańcami w poszczególnych tam dzielnicach, no się będą odnosić, co to działo. Może teraz trochę za późno, bo to się rozpoczyna, tak? Ale ja myślę, że nie idzie za późno, bo i to by musiała być taka akcja, żeby po prostu, nie wiem, tak sobie myślę, do skrzynek porzucać wszystkim i tak lecić po kolei, żeby nikt nie czuł się gorszy albo lepszy. Tylko akcja dla wszystkich, tak? No właśnie, żeby kogoś już nie wybierać z tymi pokazywać, ale no, myślę, że to jest problem, który trzeba się też zacząć. Ja do tego też mogę powiedzieć. Tym razem, czyli ja to czarno widzę, powiem szczerze, że wszystkie akcje, takie apele, to się jakoś dziwnie kończą źle, dlatego że tak samo, jeżeli chodzi o spuszczanie nieczystości do ogólnosprawnych, gdzie szóstki, apelujemy i wodociągi do przy rachunkach, czy coś takiego też powiedzmy tego czasu dostarczały i myślę, że takie akcje, no to skończą się tym, że no ktoś tam coś dał, powiedział, że wyrzucono, spalono to nawet w piecu i tyle. A znaczy, ja mam taką mentalność, że no kupę nam jest, bo to tak niemoralnie czy cokolwiek, ale gdzieś na zachodzie to jest normalna rzecz, jeżeli ktoś sąsiad albo ktoś pali takim czymś, to po prostu jest odpowiednie służby do tego i ja nie wiem, czy nie trzeba po prostu zmienić mentalność i w ten sposób nie traktować, że to jest na złość donoszenie, tylko dbanie o środowisko, dbanie o przyszłe pokolenie, o dzieci. No i może przełamanie takiego stereotypu, jaki my mamy, że to na drugiego nie powiem, no może być większy, nie rozpłynie niż takie apele, które w pozycji denowisowe. Ja się zdaję z tego, mogę tylko powiedzieć, ja z tego zdaję doskonale sprawę, że wiem, że jedno ma zmienia mentalności ludzi, rozpokorzeń, które na tej samej funkcjonować, ale może za 10, 20 albo 15 lat to jakoś to zaprocentuje. Tutaj się mówię, że odnieśli do tego, co jest namalowane tutaj w tym informatorze, palenie w piecu wyglądają przez dymu jest możliwe niby. I już mówią tak, gmina nas pouczą, ale największym trucicielem jest urząd. To się zmieni, panie, bo na drugi raz ten zrobiony cały remont. I gimnazjum. Dlaczego nie polą gdzieś tak, jak tutaj mówią i tak dalej, i gimnazjum, to są dwa. Ludzie mówią, i powiem szczerze, że ludzie mówią tak, my mamy coś kombinować, szanować i tak dalej, a oni no stują i tak, no niestety, ale no tak jest. Ludzie nawet mówią tyle, że tak, czy nie idzie z takim palaczem tam w gimnazjum, żeby przykładowo, dajmy na to, bo nasz szerokie piece, ta taszka do tego pieca, nie zarobi 5, zasypał ten piec cały albo coś i tak dalej, takie ludzie mają? I tak mówią, że po prostu, żeby to jakoś pomału woli spłacać, bo tam jest całe 8 godzin i tak dalej, a nie na przykład nie. Wiemy, że do pieca przyłoży, idzie do domu albo coś w tym rodzaju. Ale to są pieca jakiejś starej generacji, gdzie... No są stare generacje, że są, ale jeżeli przykładem na tego pani mówi, to może tego by poszło jakoś tak, jakoś, no nie wiem. Kursy palaczy, wszystko są i tak dalej, podejrzewam, że ich tam szkolą dobrze, a jak robię, to nie da dobrze. Ja rano do pracy, już na kursie jestem, to wiem, gdzie jest urząd gminy, gdzie szkoła, gdzie druga. To po prostu widać, nie da się rejestrować. Ludzie, jak się im co tłumaczy, to mówią, my mówimy, no tak, ale urząd jest do gminy. Ja też tłumaczę, że będą w przyszłym roku na pewno nie widzę. Proszę patrzeć na siebie, pan Rewnik jeszcze coś chciał powiedzieć. Ja właśnie tutaj poprzez... Ja w tej dyskusji Marka zapytać, czy z tej propozycji
sugestii pana przewodniczącego skorzystasz i dzisiaj zadzwonić na policję. Żeby nie dalej naszył. Może kolejna zadzwoni. Proszę kontynuować. Proszę z tego przedstawił radny do państwa. Okoliczni mieszkańcy, sąsiedzi do niego zwrócili się. Popatrz, tu jest pokazany sposób palenia. Czyli akcja gminy. Informator. Nie mówię, mówiło o spalaniu nie węgla, tylko no, innych rzeczy. No tak, no, czyli to tu, to jest źródło, czyli tu do Gienka wracało się mieszkańcy. Czyli to, ludzie to czytają. To jest palenie od góry. Nie, ale wiesz, nie każdy ma ten informator. Nie. To do tej rzeczy, że palenie właśnie skleje węgnie i w tej sposobie. Czy ktoś się odbierze za mną? Także no, to każda rozmowa ma być dobrą sobą, ale to musi być dobrą sobą. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. 19 punkt informacji, komunikaty, sprawa wiodące. Ktoś ma jakieś informacje, komunikaty, ja nie mam. No, przepraszam, ale pani sekretarz ma głos. Dziękuję bardzo. Wszyscy państwo radni dostaliście do swoich skrzynek zaproszenia, nie wiem, czy wszyscy już zabraliście. No 11 listopada na mszę zaprasza pan wójt na tym razem o godzinie 10, gdzie będą oświetlać, co robić innych. Ale wszyscy państwo macie zaproszenia, proszę. Czyli więcej nie mamy informacji komunikatu. Zamyka sesję radnych.